I tu jest Gucio. Gucio jeszcze też nie otworzył oczu. Jutro otworzę. Powiedz. Mam czas. I tak wcześnie otwieramy oczka. Naprawdę jest bardzo duży miód. Jeżyki bardzo fajnie się rozwijają. Bardzo szybko. No i jak widać na załączonym obrazku, zaczynają być ciekawe i próbują wszystko poznawać. A Gucio przewodzi całemu rodzeństwu. Mama widać dba o maluszki bardzo, bardzo. No co, Gutek? 5 lat. I tu mamy Gabi. Jak widać, Gabi jest zupełnie rozluźnionym facetem. Dopiero zaczyna mieć bardzo małe szparki, więc albo jutro wieczorem dopiero otworzy oczka, albo pojutrze rano, ale dzisiaj na pewno nie. Ma świetny charakter, doraźny taki. Szuka mamy. No co? O. O, mi spadnie szłobuzie. Grześ będzie na 100% piękną, jednolitą czekoladką. Ma szparki, ale jako tako jeszcze nie otworzył oczu, więc albo jutro rano otworzy, albo dzisiaj wieczorem. Jest bardzo, bardzo ruchliwy, ale igiełki postawione w przeciwieństwie do brata. Zastanawia się, co jest grane i gdzie jest mama. Ale jest ciekawski. I ma przepiękne, długie skarpetki. Patrz, widzieć łapki. Prawdopodobnie będzie miał nawet trochę Badgera na pysiu. Takiego niedużego. Ale będzie miał. Cześć. Jestem Groszek. Prawie otworzyłem już oczka. Już mam szparki małe właściwie. Już widzę. Jutro już poznam olbrzymi świat. Tak ładnie się ułożyło pinto. Mam rewelacyjne, bardzo ciekawe ubarwienie, powiedz. Pokaż swoje śliczne, piękne oczka. No pokaż, tak. Dojdzie. Coś mi się przykleiło. Cześć. Daj wytrzymy. Jak widzicie, Jerzyk jest zupełnie rozluźniony. Bardzo. Świetny charakter.